dziecko zniesie trudy tatu przeczliwej podróży. Gdzie oni są? Słyszycie? Jakiś hałas na podwórzu. Tak, widzę ich. To oni. Nareszcie. Nareszcie przyjechali. Witam, panie doktorze. Zapraszam. Proszę. Witam ponownie. Proszę, panie doktorze. Witam serdecznie w posiadłości pana Gravena. Szkoda tylko, że panienka nie zobaczy swego wuja. Wyjechał na kilka tygodni z Anglii. Zaprowadź panią Kemery do jej pokoju, a potem pokaż jej cały dom. Biedne dziecko, ma dopiero 9 lat, a już pozostała sama na świecie. Jak to się stało, doktorze? Tak, nie masz ani ojca, ani matki, gdyż oboje umarli. W Indiach wybuchła epidemia cholery i wszyscy padali jak ludzie. Straszne! To za pustka! Dobrze, że pan Gravel odnalazł swoją siostrzenicę. I teraz ta młoda osobka zamieszka razem z nami. May, jest coś nie to w tej sytuacji. Zmęczona, długą podróżą. Mam nadzieję, że jak właśnie to przestanie przeciwna całego świata. Ależ oczywiście, doktorze. Przecież rozumiem sytuację tego nieszczęsnego dziecka. Nie będę ścigać wszędzie. Mam nadzieję, pani Medlock, że otoczy pani panienkę Mary szczególną opiekę. A teraz żegnam pana. Marto! Czy pokazałaś Mary całą posiadłość? Tak, pani Medlock. Powiedziałam panience, że jestem służącą mieście pana Gravena i że będę też służyć panience, tym i on. Dobrze, Marto. Pomagaj panience we wszystkim. Thank you.
przemawia do swoich zwierząt. A kto to jest ich? A kto by go nie znał? To wszędzie go pełno. Gdzie zwierzęta, roślinki, tam też i dzik.
Słyszysz? Ktoś płacze. Nie, to tylko wiatr. Tak wiążosa mówi, że wiatr potrafi gwizdać na różne tory. Ależ posłuchaj dobrze. To ktoś płacze w domu. Pójdę poszukać. Co też, panie Karol? Nie słyszała panienka żadnego płaczu, ani nic podobnego. Niech panienka siedzi tam, gdzie pani przekaże. Inaczej zamknę panienkę na klucz. A jednak ktoś tam płakał. Płakał i już. Muszę koniecznie przeszukać salę. Pani Suzan, twoja matka wie, że jednak...